Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, przeżywamy wielkopostne rekolekcje zatytułowane specjalnie na tę okoliczność Jak zadbać o swoje życie duchowe? Jak powrócić do tego, co jest dla człowieka najistotniejsze? Do umiejętności kontaktowania się z żywym Bogiem. Jak odnowić w sobie tę zdolność, którą grzech bardzo często tak mocno zapomina, sprawia, że zapominamy o tej zdolności, że potem trudno właściwie do niej wrócić. Można byłoby właściwie powiedzieć, że refren dzisiejszego psalmu: Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze, to temat naszych rekolekcji. Co zrobić, żeby widzieć oblicze Boga? Oczywiście nie tymi oczyma. Chodzi o oczy naszej duszy. Kiedy zaczynaliśmy Wielki Post w środę popielcową, czytaliśmy Ewangelię, w którym Jezus mówi: jeśli chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, będzie z Tobą rozmawiał. I siostry i bracia, nie wcale tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy się zamknęli w pokoju, żebyśmy się odizolowali od różnych rozproszeń, co jest oczywiście ważne. Nie chodzi tylko o nasz wewnętrzny, o nasz zewnętrzny pokój. Chodzi o nasze wnętrze. Chodzi o to, co nazywamy duszą. Chodzi o to, co nazywamy wnętrzem. Chodzi o to, co nazywamy sumieniem. Albo po prostu sercem. Serce to nie emocje. W Biblii nie nazywane są w ten sposób. Serce to tam, gdzie człowiek jest najbardziej sobą i gdzie może się z Bogiem spotkać. I trzeba pielęgnować to miejsce. Ono w rzeczywistości już tam jest, bo Bóg stworzył człowieka do kontaktu ze sobą. Bóg tego pragnie. Nie, że siedzi zazdrośnie i mówi: nie dam ci się poznać. Nie. Bóg stworzył człowieka do tego, żeby kochał Boga. I marzy tylko o tym, by mógł z nami być. Dlatego, że to przynosi, tylko to przynosi prawdziwe szczęście człowiekowi. I dlatego ten wewnętrzny pokój, ta izdebka, jak w innych tłumaczeniach jest napisane, to po prostu my sami. Tylko, że dzisiaj człowiek tak bardzo jest zaambarasowany tym, co na zewnątrz, że często właściwie zapomina o tym swoim wnętrzu. Dzisiaj jak ktoś chce siebie zmienić, to zmienia na pierwszym miejscu swój profil na Facebooku. Albo kupuje sobie, nie wiem, nowe ubranie. Albo zmienia swój look, jak to się mówi. Dzisiaj próbujemy się zewnętrznie zmienić i może na początku robi to jeszcze na jakimś na nas przede wszystkim wrażenie, ale już po paru dniach tak naprawdę, nawet gdy zmienimy fryzurę na zupełnie szaloną, a na ręce pokryjemy najnowszym wzorem na tatuażach, w gruncie rzeczy zostajemy tacy sami jak przedtem. Dlatego kiedyś, żeby zmienić człowieka, nie trzeba było zaliczać kolejnych zmian czy kolejnych operacji plastycznych. Kiedyś chodziło o zmianę siebie w środku, tam, gdzie człowiek jest najbardziej człowiekiem. I to jest dopiero zmiana. To właśnie znaczy zmienić się w sercu. I tylko Bóg może takiej przemiany dokonać. Święty Paweł mówi: odnawiajcie się w waszym myśleniu. A ma na myśli przede wszystkim właśnie naszą więź z Bogiem. Od czego zacząć? Od czego zacząć, żeby rozpoznawać
działanie Boga, żeby ujrzeć oblicze Boga. Pierwsza rzecz, najważniejsza, to, siostry i bracia, oczyszczenie naszego serca. Czasem nasze serce przypomina złom. Czasem strych, gdzie wyrzucamy stare graty. Pełno pajęczyn, bo właściwie go nie odwiedzamy. Zobaczcie, dzisiaj ludzie nie zaglądają do środka. Tak bardzo zaaferowani są tym światem. Tak bardzo chcą, nie wiem, uzyskać dobrą pracę, dobre wykształcenie, interesują się polityką, zastanawiają się, gdzie pojadą na wakacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas żyją na zewnątrz siebie. Największym tabu dzisiaj nie jest seks. Największym tabu dzisiaj jestem ja sam dla siebie. Ja się po prostu nie znam. Nie znam siebie. Nie wiem, kim jestem w środku. A zobaczcie, już w starożytnej, wiele setek lat przed Chrystusem, w starożytnej świątyni w Delfach, gdzie działała Pytia, czyli taka wróżka, nazwijmy to, przepowiadająca przyszłość, na wejściu do tej świątyni było nosce setauton napisane. Poznaj samego siebie. Jeżeli nie znasz siebie, jak możesz się zmienić? I tylko, że my mamy z tym problem. Dzisiaj wielu ludzi tak rzadko odwiedza siebie, że właściwie kompletnie się nie zna. Robimy wszystko, żeby tam nie zajrzeć. Boimy się zajrzeć pod dywan, bo nie jesteśmy pewni, czy w sercu naszym nie znajdziemy zadawnionego grzechu, ran, które ktoś inny nam zadał, wcale się nie chcą robić. Albo naszych grzechów, których nie tylko się wstydzimy, ale nie potrafimy sobie przebaczyć. Czy nie znajdziemy tam naszych uzależnień? I dlatego, siostry i bracia, często się nie zapuszczamy w tę głębię. Cały czas usiłujemy pływać po powierzchni życia. Co chwilę musimy się czymś zabawiać, żeby coś nas wkręcało. Kiedy wchodzimy do domu czy do pokoju, włączamy radio, jedziemy samochodem, włączamy radio, robimy wszystko, żeby nie pobyć moment w ciszy, bo nie wiemy, co z tą ciszą zrobić. Boimy się też, że nie poradzimy sobie w tym, co znajdziemy w środku w naszej duszy. I dzisiaj podświadomie wielu ludzi nie chce tam zaglądać. Denerwują ich wszystkie matki Teresy z Kalkuty, które pokutują, które odprawiają medytacje, siedzą w ciszy. I dlatego, siostry i bracia, pierwszą rzeczą trzeba żyć czerstwym życiem. Nazywam to tak. Czerstwy bywa chleb, ale czerstwe życie to znaczy życie w prawdzie. Nie upiększać siebie. Potrafić się przyznać do swoich słabości. I żeby to robić, to trzeba mieć dystans do życia. Święty Alfons, ten, który namalował ten tutaj obraz Chrystusa niezwykle pokrwawionego, ale święty Alfons namalował go nie po to, żeby epatować krwią, jak to bywało w barokowych obrazach, ale po to, żeby pokazać, do jakiego szaleństwa Bóg jest zdolny, żeby nas uratować. I dla niego ten obraz był przykładem, wyrazem największej miłości Boga. Otóż ten święty Alfons, założyciel redemptorystów, napisał, że podstawą życia duchowego, żeby zadbać o swoje życie, jest distacco po włosku, czyli dystans. Dystans do samego siebie. A ten dystans oznacza po prostu to, że ja nie upiększam własnego życia za cenę tworzenia iluzji. Wolę być prawdziwy niż sztucznie przyozdobiony. I teraz nie chodzi o to, żeby się, nie wiem, w przypadku kobiet pomalować, czy ubrać porządnie, to jak najbardziej jasna sprawa. Tylko chodzi o to, żeby nie tworzyć wokół siebie fikcji.
Żeby nie udawać całe życie, nie być aktorem. A to jest bardzo trudne. Dlatego, że dzisiaj jesteśmy uzależnieni od wszystkiego. Co więcej, im większa pustka w środku, im mniej Boga, to tym bardziej próbujemy pokazać na zewnątrz, że my to jesteśmy pewni siebie, że w ogóle jesteśmy obyci w świecie, że się znamy, że jesteśmy wielkiej wartości i w ogóle jesteśmy lepsi, bo żeśmy sobie właśnie strzelili nowy tatuaż na lewej ręce. I nam się wydaje, że przez to jest... Kiedyś taki film fajny był, Misiaczek się nazywał, jakiś skandynawski, gdzie pokazany był taki mężczyzna z takimi muskułami, spędzał w siłowni ileś tam godzin dziennie, chłop 2 metry, prawda? Ale o króliczym sercu. I jedyne, co mu tak naprawdę cieszyło, to taki malutki, fajny piesek, jak do starszej pani z kucykiem. Pokazane, że te mięśnie to też kolejna fasada, za którą chowa się po prostu biedny człowiek. I dlatego my, chrześcijanie, próbujemy żyć w takiej trzeźwości, takiej czystości. Pierwszą rzeczą, żeby to uzyskać, to po prostu trzeba przyznawać się do własnych grzechów. Nie udawać, że ich nie ma, bo są. Ja wprawdzie nie mam żadnego grzechu, ale wy na pewno macie. No oczywiście, że nie. Siostry i bracia, choćbym nosił czerwoną czapkę kardynała, niczym nie różni się od was. I nie wierzcie, że ktokolwiek się od was różni, w sensie każdy z nas musi stwierdzić własną słabość. Każdy z nas jest mędznikiem w tym względzie. Jeśli nie w tej dziedzinie, to w tamtej. I tak to jest. I ułudą jest to, że jak ktoś nałoży kardynalską, powiedzmy, sutannę, albo, nie wiem, garnitur ministra, albo strzeli sobie najnowszą fryzurę taką, że ludziom oczy kołem stają, że on się czymkolwiek różni. Taki sam śmiertelnik, taki sam biedak, taki sam prosty, zwyczajny człowiek, dziecko Boże. Pełne słabości. I dlatego pierwszym warunkiem jest robić rachunek sumienia. Rachunek sumienia to coś bardzo ważnego. To jedna z najważniejszych modlitw w ciągu dnia. Nie modlitwy, które czytacie poezję Panu Bogu. Nie czytajcie poezji Panu Bogu, ponieważ Bóg jest poezją. On jest samą miłością. Co trzeba zrobić? Trzeba każdego dnia robić sobie rachunek sumienia. Choćby 3 minuty. A rachunek oznacza 2 rubryki, nie 1. A rachunek nie oznacza przypominać sobie własnych grzechów. Nie. Rachunek oznacza zrobić 2 rubryki. Przychody i rozchody. Tak ma być. Nie odchody, tylko przychody i rozchody. I otóż w przychodach to wszystko to, co jest dobrego, się stało dnia dzisiejszego. Wieczorem przychodzę, mam 3 minuty, rzucam mój dzień chleb na stolnicę, jak kawał ciasta, lekko rozwałkowuję. I czego szukam? Najpierw tego, co dobrego się dzisiaj wydarzyło. Może zrobiłem coś dobrego. Zwłaszcza jeśli zrobiłem bezinteresownie. Może ktoś mi zrobił coś dobrego. Albo w ogóle jest coś dobrego w moim życiu. Należy go odszukać, znaleźć to. Dlaczego? Po co? Żeby się pocieszyć? Nie. My szukamy dobra, ponieważ wszelkie przejawy dobra, i teraz uwaga, są oznaką działania Boga w nas. Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Czy to ja zrobiłem, czy to ktoś mi zrobił, czy w ogóle coś dobrego jest w moim życiu. Pamiętacie, kiedy czyta się w Kościele, a często się czyta, bo w 3 Ewangeliach synoptycznych znajduje się ten opis, kiedy do Jezusa przychodzi młodzieniec, tak zwany bogaty młodzieniec i pyta się: nauczycielu dobry,
co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? A Jezus, zanim mu odpowie na to pytanie, mówi do niego, czemu nazywasz mnie dobry? Tylko Bóg jest dobry. Czyżbyś rozpoznawał we mnie Boga? W domyśle. Siostry i bracia, wszelkie dobro w gruncie rzeczy pochodzi od Boga. Jeśli ty zrobiłeś coś dobrego, albo ktoś tobie zrobił coś dobrego, na przykład twoi rodzice, to znaczy, że Bóg musiał poruszyć tę najpiękniejszą strunę ich duszy, czy jego duszy, czy mojej duszy, żebym ja uczynił to dobro. Zwłaszcza jeśli jest to dobro bez interesu, czyli zadania, czyli po prostu z dobroci, z miłości. I znaleźć takie momenty w swoim życiu, to jest dopiero powód do radości. Dlatego, że to są ślady obecności, ślady działania Boga w twoim życiu. To są fakty. Nie opinie i hipotezy, fakty. Wydarzenia konkretne, które się stały. Siostry i bracia, to napełnia nas radością. Co więcej, to są małe dowody na istnienie Boga w twoim życiu. Bo skoro jest coś dobrego, to znaczy, że Bóg działa, że jest. I trzeba się tym co? Ucieszyć. Najpierw trzeba się ucieszyć, nie tyle podziękować. Zobaczcie, my tak mało się cieszymy, często narzekamy, tylko zastanawiam się, Boże, czego mi jeszcze brakuje? No tak, tego nie mam, tego też nie mam, tego też nie mam. Właściwie jestem taki nieszczęśliwy. Zastanawiamy się, czego nam brakuje i nie widzimy kompletnie tego, co mamy. Jakby ten Bóg był kompletnie nieobecny w naszym życiu. I widzicie, rachunek sumienia trzeba robić codziennie, zaczynając od tego, co dobre. Bo to jest dowód na obecność Boga w naszym życiu. Sami śpiewacie w tym kościele, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. A zatem nie szukajcie go w niebie. Gagarin był tam, widział, Pana Boga nie ma. Tak powiedział przynajmniej. Nie szukajcie go w niebie, bo niebo jest tam, gdzie jest Bóg. A nie, że Bóg jest w niebie. I Bóg jest tam, gdzie jest dobro. To są dowody Jego działania w twoim życiu. Więc nie mów, że twoje życie jest do luftu. Do niczego. Nie. Tam działa Bóg. Więc co? Uciesz się i powiedz na zakończenie tylko jedno słowo. Panie Boże, dziękuję Ci, że jesteś. To są już pierwsze dowody obecności Boga. A potem przechodzimy do drugiej rubryki. Następne półtorej minuty. Powiedzmy. I co? Tu przyznajemy się do naszych grzechów. Zobaczysz, że będziesz dużo zdrowszy, niż cały czas udawać, że nie ma tych grzechów. Nie po to, żebyś się załamał. Jak zrobić, żebyś się nie załamał? Musisz pamiętać, że to uświadamianie sobie grzechu dokonujesz przed Bogiem, przed kochającym Ojcem. Dlatego my, chrześcijanie, nie zbywamy chojaków, bo wcale nie jesteśmy lepsi od innych. Tylko zapraszamy do przyznawania się do własnych grzechów kochającego Ojca, bo inaczej bym sam nie wiedział, co zrobić z grzechem, z podłością, na którą jestem gotowy i której czasem dokonuję. I dlatego widzicie, wieczorem rachunek sumienia jest naprawdę jedną ze wspanialszych modlitw. My, zakonnicy, robimy to 2 razy dziennie, przed południem, przed modlitwami południowymi i wieczorem dłuższy rachunek sumienia tak zwany. I dlatego to jest ważne, bo widzicie, kiedy na bieżąco to robisz codziennie, to potem nie dygoczasz przed konfesjonalem, jakby to było nie wiem co. Po prostu dobrze wiesz, że jesteś słaby. I wiesz dobrze, że tam na ciebie czeka kochający Ojciec. Nie Bóg, który stoi z biczem i czeka, żeby cię walnąć w głowę. Takiego Boga zresztą nie ma. Wszystkie takie bogi
to jest po prostu fikcja. Rachunek sumienia. On pomaga nam utrzymywać się właśnie w tej prawdzie, żeby nie odbiła ci woda sodowa. Żebyś nie pomyślał, że to ty jesteś zdolen ten świat po prostu ułożyć sobie. Po co ci Panu w takim razie? I wiecie, ilu ludzi ulega tej iluzji? Dzisiaj zresztą uzależniamy się od wszystkiego. Nie tylko od seksu, nie tylko od pieniędzy, nie tylko od internetu, od pornografii, nie tylko od nie wiem, podróży. Ludzie się potrafią uzależnić dzisiaj od wszystkiego. Znam ludzi, którzy są uzależnieni od zamykania drzwi. Nie wyjdą z domu, jeśli trzy razy, raz, dwa, trzy, nie sprawdzą, czy drzwi są zamknięte, bo potem nie są w stanie, cały czas myślą o tym, że po prostu, no, kto wie, czy ja nie zostałem otwarty w tych drzwiach. Znam takich na własny, że tak powiem, osobiście. Siostry i bracia, tylko wtedy, kiedy człowiek żyje w prawdzie, ma szansę zaprosić Boga. I to jest pierwszy krok, żeby oczyszczać własną duszę. Kiedy dostrzeżemy grzech, zwłaszcza poważniejszy, to my, chrześcijanie, mamy te śmieszne budki w konfesjonały zwane w naszych kościołach. I tam siedzi ksiądz, taki sam grzesznik jak my, ale on trzyma od Boga prawo do rozgrzeszania naszych grzechów. I widzicie, te konfesjonały nie są po to, jak dzisiaj próbują wmawiać ludziom, że to tylko pogłębia twój kompleks, poczucie winy, jeszcze bardziej będziesz płynął jak ten dziurawy okręt falami morza i będziesz wiecznie przeciekał i tak dalej. Wprost przeciwnie. My tam idziemy, żeby Bóg uwolnił nas od tego ciężaru. Siostry i bracia, czy ktoś chciałby wziąć moje grzechy za darmo oddać dzisiejszego wieczoru? Nie ma chętnych, czy nie ma głupich? Nikomu nie są potrzebne moje grzechy. Wasze też nikomu nie są potrzebne. Nie ma nikogo, kto by chciał ode mnie wziąć grzech. Pieniądze tak bardzo chętnie wszyscy wezmą. Dobre pomysły, talenty, wszyscy chcą je wykorzystać. Tylko grzechów nikt nie chce. I właśnie konfesjonalny Bóg chce uwolnić cię od tego grzechu. Bo sam sobie z nim nie poradzisz, nawet kiedy udajesz, czego nie ma. Nawet kiedy próbujesz go ignorować. Powiedzmy, a tam grzech, co to grzech. Wszyscy tak robią. A na zakończenie, kiedy, na zakończenie życia, kiedy masz 80 lat, to dopiero widzisz konsekwencje swoich grzechów. I wtedy mówisz, twoja wina, twoja, Panie Boże, wina. Nie twoja. Ja czekałem na ciebie w konfesjonale, żeby cię uwolnić, żebyś mógł znowu fruwać. Ale my spowiadając, wyznając swoje grzechy, żałując za swoje grzechy, po co tam idziemy? Po to właśnie, żeby zostać uwolnionymi od grzechu, ale nadal pozostać grzesznikami. Bo grzesznikiem jest się przed spowiedzią, w czasie spowiedzi, no bo wyznajemy grzechy. I zaraz po spowiedzi jesteśmy nadal grzesznikami, którym przebaczono grzech. Nie tak, że po spowiedzi to ja jestem, otrzepałem się i teraz udaję dalej, nieskazitelnego. Nie. Kto nie płacze po swoich grzechach, siostry i bracia, tak naprawdę nigdy się nie zmieni. Nigdy nie oczyści własnego serca. Dlatego trzeba pokutować za własne grzechy. Trzeba nieustannie trzymać się w kondycji, w której widzimy, że jesteśmy słabymi ludźmi. Dlatego chrześcijanie wymyślili post. Boże, jak niektórzy narzekają na te piątki. Coś strasznego. Jaki to jest ogromny ciężar. Tej kiełbasy nie zjeść naprawdę. Z tą rozpacz w kropki. Tak jakby to było nie wiem co.
A tu nie chodzi o to, żeby sobie odmówić w Wielkim Poście, czy w piątek nie zjeść tam kawałeczka kiełbasy, czy cukiereczka, czy ciasteczka. To dla dzieci jest taki dobry numer. A tu, siostry i bracia, chodzi o co? Chodzi o to, żeby sobie odjąć jedzenia, nie telewizora, jedzenia. Po co? Co to jedzenie jest? Mięso jest złe? Nie. Spróbuj zjeść w piątek mało. Tylko tyle, co pozwoli ci żyć. I nie zemdlesz w czasie wykładów czy czegokolwiek. Zobaczysz, jak tego dnia inaczej popatrzysz na samego siebie. Zobaczysz, jaki jesteś drażliwy, jak łatwo cię wyprowadzić z równowagi, jak inaczej popatrzysz na ten świat naokoło ciebie. Wtedy człowiek zaczyna widzieć w prawdzie siebie. Inaczej odbije ci woda sobą. Tak jak odbija zwłaszcza ludziom bogatym. I na to nie ma żadnego lekarstwa. To nie, że ksiądz się nie stanie taki. W pierwszym rzędzie się taki stanie. Szybciej od ciebie się taki stanie. Ksiądz, biskup i wszyscy inni święci pańscy. Jesteśmy na tym samym wózku, bracia i siostry. Na tym samym wózku jedziemy. Zresztą czym się różnimy tak naprawdę. I dlatego ktoś, kto nie płacze nad swoim grzechem, kto, jakby to powiedzieć, nie przygląda się swojej słabości, ten nigdy nie oczyści tego swojego wnętrza, zwłaszcza, że czyni to Bóg. Tylko my musimy na to pozwolić. Przyznać się do swojego grzechu. Dlatego wśród pięciu warunków sakramentu pokuty pierwsze rachunek sumienia, drugie żal za grzech. Żal to znaczy rzeczywiście świadomość grzechu. I to jest coś bardzo ważnego, żeby umieć zapłakać nad swoim grzechem. Słuchajcie, to jest tak ożywcze. To jest tak dobroczynne, że żaden krem wam nie pomoże tak, jak to, że staniecie się w końcu sobą. Taki, jaki jestem. Wprawdzie z gołym kuplem, ale sobą. Nie boję się tego powiedzieć w czasie przyświętym. Święty Paweł mówił gorsze rzeczy, na szczęście. Stajemy przed Bogiem tacy, jacy jesteśmy. Najgorzej na siebie nałożyć wszystkie maski. A w końcu tak nabrzmieje ten balon, że któregoś dnia wybuchnie. I jak walnie, to nie zostanie nic. Dlatego nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. To nie znaczy nie wymagać od siebie. Wprost przeciwnie. Trzeba od siebie wymagać. Na zakończenie rachunku sumienia trzeba zrobić postanowienie małe. Jedno, może dwa. Malutkie, konkretne, które na pewno zrobicie nawet łatwo, bym powiedział, raczej niż trudne. Zróbcie to postanowienie i wykonajcie je. W końcu nabierzecie, jakby to powiedzieć, ufności, że jesteście zdolni. Bo ostatnio w radiu słyszałem, ja to nie robię żadnych postanowień na Wielki Post, w katolickim radiu, na Wielki Post, ponieważ tak ich nie wykonam, więc nie chcę mieć potem z tego powodu dodatkowych kłopotów. Ktoś niezwykle światle się wypowiedział. Siostry i bracia, oczyścić nasze serce może tylko Bóg. Ale my musimy mu to umożliwić. Rozpoznać swój grzech, rozpoznać swoją słabość, rozpoznać, że jesteśmy kuszeni, bo każdy z nas jest kuszony. Ksiądz na pierwszym miejscu. Może szczególnie nawet, jak mówią święci. Każdy z nas jest zdolny do najwyższej świętości, ale każdy z nas jest zdolny do najwyższej podłości, której tu w Kościele nie warto było nawet nazywać. I to dlatego jest to pierwszym warunkiem, aby Bóg zdjął z nas ciężar naszego grzechu i dał nam zbawienie.